No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Yo, siemanko, jak zwykle ten sam Dżingis z wami jest tutaj teraz now. Pewnie, no, niech nie będzie dla nikogo zdziwieniem, że na jednym odcinku miałem inny ciuch, na drugim miałem inny, czy albo mam taki sam, nawet nie wiem, po prostu musicie zrozumieć nas, że w tym momencie są świąteczny okres, jest przedświąteczny okres na tą chwilę, bo jest 23, jak to oglądacie? Dokładnie, 23. I jutro jest Wigilia, a w związku z tym, że jutro jest Wigilia, a później wyjeżdżam w góry, Dżingi zresztą wyjeżdża do rodzinnego miasta i tak dalej, żebyście mieli te odcinki codziennie, mimo wszystko, no jesteśmy zmuszeni nagrać zapas. Wyobraźcie sobie, jakie to męczące nagrywać w tym momencie od 2 dni po 15 do 20 filmów dziennie. Nie spanie po nocach i wszystko po kolei, żeby tylko wam nagrać te odcinki. Także musicie zrozumieć, że w tym momencie, no, będzie to trochę tak wyglądało, że będziemy przez kilka dni w tych samych ubraniach. Nie dlatego, że się nie myjemy i nie przebieramy. A ja mam jak detektyw Monk 20 tych samych koszulek. Tak, dokładnie. Poza tym musicie zrozumieć jeszcze jedno, że odpowiedzi na komentarze też, no, będą takie z opóźnieniem. No, dokładnie. Także wiecie, no tak jak powiedział Purpos, jest nagrywany zapas, żeby ta seria trwała nadal i nie tylko ta seria przede wszystkim. I będą odpowiedzi na komentarze, będą naprawdę opóźnione. No ale mam nadzieję, wybaczycie nam. Wiesz co, jakbyś tam zawrócił, bo w tamtym rogu za nami, ja pamiętam, jak tu byłem z Kasprem, że tam było coś do wydobycia. Czekaj, bo jak na razie to nie ogarniam, bo tutaj czasami to tak nie działa, jakbym chciał. Czekaj, tak i tak. No i tutaj powinno coś być do wydobycia, jak nie będzie... Nie, to... kurna, widzisz, bo one działają z opóźnieniem trochę te... Gdzie? Tu było coś kiedyś, pamiętam, mówię z Kasprem, że... Czekaj, że bo... Znalazłem. Próbuję opanować sytuację. Dobra, sytuacja opanowana mniej więcej. Wiesz co, my musimy chyba sobie stworzyć łódkę drugą, taką normalnie wajchowaną tutaj do pływania po tej grocie. To jest fajne, bardzo fajna jest ta łódka, ale na duże dystanse, ale żeby tak na spokojnie sobie popływać, to tak po ciasnych zakamarkach, to się tak średnio nadaje. Albo mi się wydawało, że to dość było. No dobra, wypływajmy stąd, wiesz? Jak, czemu nie płyniemy dalej? Znaczy, wypływamy z tej groty. No bo to już jest... Tu jak skręcisz teraz w prawo, no, to już wypłyniemy wyspę, przepłynęliśmy pod nią. Tak? No. Ale numer. No to co? No zobacz, że teraz jaśniej. To gdzie to żelazo? No na górze będziemy szukać, albo pójdziemy, spróbujemy wejść może. A, tutaj jeszcze, zobacz, jeszcze coś tutaj jest. Ja tu pamiętam, pukałem praktycznie we wszystko, żeby cokolwiek znaleźć, nie? Pukałeś we wszystko? O tu, nie wszystkie, tylko we wszystko. Czekaj. Dobra, nie, trzeba stąd wyjść faktycznie. Nauczyłem Purposa łapanie za słówek, tak jak ja łapię za słówka nieraz. O, jak? I uczeń przerósł mistrza. Kurna, dokładnie. Nie zawsze, bo widzisz, jak nie da się kliknąć tej wajchy, wiesz, cyk, cyk, na tej zasadzie, nie? No, musi się zacząć kręcić i dopiero. Dokładnie, tak. Wow! Wow! Ale żeś się rozpędził! Ale nie, bardziej mówię o tym, że przepłynęliśmy właśnie przez skałę. A nie, no u mnie płynęliśmy normalnie. No dobra, to... tam jest jakaś ten, kawałek lądu tam widzę. I tam moglibyśmy sobie postawić... Już zawracam. Postawić sobie podest i stół i cumę i pójść po żelazo. I szukamy żelaza. Żelazo. No, Purpos będzie szukał żelaza, ja będę szukał miedzi, to wszystko się też przyda. Kurna, te wajchy są... działające troszeczkę z opóźnieniem. No, jakbyście pytali, dlaczego lightera nie ma, oczywiście poza mną. No to po prostu, tak jak mówimy, seria jest nagrywana jeden za drugim, a po prostu go nie ma, ale będzie niedługo, także... Tak, nie o to chodzi, że przestaliśmy nagrywać z lighterem, tylko po prostu, wiecie, akurat w tym momencie go nie ma. Dobra, a nagrywamy, powiedzmy, 5 odcinków z rzędu. No i prosta matematyka, no się nie da, po prostu nie będzie go przez... Tak, dajmy na to 5 odcinków. Znaczy on niedługo, chyba będzie w następnym odcinku, dobrze ja to zrozumiałem? No tak, następny już powinien być, czekaj, bo muszę postawić jakąś platformę. No właśnie, czekaj. Jest, też Koryt. Tutaj. Dobra, ja dostawiam drugą. Dobra. No, stawiaj się, no. To ja już postawiłem.
Teraz trzeba postawić stół, czyli jedynka. A, brak materiałów. Ja mam chyba jeszcze. Bo zużyłem wszystko na tego. Poczekaj chwilę. O, może nie będę miał. No co jest? A, jedynka. Dobrze. Jest i cuma jeszcze, tak? Tak. Linę ty masz, tak. Bo ty odcumywałeś, czyli czwóreczka do cumy. No co jest? No. No. Nie pisze mi, że nie mam. O co chodzi? No a ile masz? No ale powinno pisać, że nie mam w ogóle, nie? No to no, ale 25 drewna kosztuje. Nie możesz budować blisko łodzi. Jest, dobra. Dobra. Udało się. Nie możesz tego użyć. Aha, bo nie przekazałeś mi stołu. No już przekazuję klanowi. Proszę, teraz. Dobra, jest zacumowane. Dobra, to idziemy szukać. No ja widzę tu kamyczki. O, patrz, ktoś tu się wybudował. No. Tak jak i wszędzie. Tutaj mamy kamyczki. Ty słyszałeś o tym, że chodzą plotki, że jest tu ten? Aktywny wulkan gdzieś? Nie. A chodzą takie plotki, że zrobili aktywny wulkan w najnowszym patchu. Czekaj, ja w ogóle dlaczego ja mam ciągle tą pochodnię? Może byśmy polecieli na tą wysepkę, to w następnym odcinku, na tą... Wulkaniczną? No. No można, oczywiście, że bo tak. Tam ponoć jest aktywny wulkan się zrobił. Kurde, biegam po... O, na wulkanie, ktoś pisze coś, czekaj. Gdzie Eryk ma dom? Na wulkanie. No widzisz? Wulkan. Już to nazywają wulkanem, no bo to tam się no to fajnie by było, nie? Nie, no bardzo. Ja tutaj szukam w tych miejscach, które wcześniej były, obradzały w te skały żelazne, czy też... No ja właśnie... I powiem ci, że są same kamienie. No właśnie, ja też widzę same kamienie. Żelaza nam jest potrzeba. No, kamień. Kamień. Znaczy ja potem do ciebie przybiegnę, gdybyś znalazł. Ja jestem tutaj na dole, znaczy nad tobą kawałek. W ogóle to można by było wpłynąć do tego, wiesz? Może tutaj groty? No to musiałbyś poczekać, bo ja jestem trochę... Ty, ale to tutaj? Chyba nie. No czekaj, to było gdzieś tu chyba. Po przeciwnej stronie niż się wpływało normalnie. No dobra, no to... Chyba okay. Było tutaj. No to jak coś... Gdzie ty jesteś? No stoję na skałkach, zobacz sobie na mapie. No widzę, jesteśmy obok siebie. No. No to ja... próbujemy? Czekaj, muszę odzyskać siły do końca, nie? Bo... No właśnie o to chodzi też. Bo w wodzie jednakowoż jest... Ale to kukurydzę to sobie zbiorę podczas odzyskiwania sił. No ja nie potrafię, ja nie mogę normalnie, coś leży i nie podnieść, no. Dobra, ja skaczę. To żem skoczył. No. Gdzie? Dobra, jestem. Ty, to jest inna jaskinia. To jest inna jaskinia, ale do dobrej poszliśmy. Ale da się tam łazić normalnie? Właśnie tu się da łazić, tam się nie dało łazić przecież, nie? Czekaj, płynę do ciebie. Gdzie to było? Tędy? No tutaj, tu jestem przy wejściu, to płyń dalej musisz płynąć. Dalej, nogi gadżeta. I dopływasz już, Nie. Już prawie jesteś. Tu. Tak, tu. Dobra. Jestem. Tylko mam nadzieję, że nie będę musiał palić znowu. Nie no, ja już będę unikał tego rogu, wybacz. Wow! Ciemno. No ciemno, ale mam pochodnie. Ale ty masz, to dobra. No to dobra. Szukajmy teraz tego. Żelaza? No. Tylko ja jeszcze nie wiem, jak ono wygląda, szczerze powiedziawszy, wiesz? No ale tak będziemy pukać, to może się napukamy w żelazo, no. Nie, tutaj nie ma. Też ktoś pobudował już fajne tutaj pomościki. Wchodzimy na górę? No pewnie. Dobra, to idę. Jak ty tam przeskoczyłeś? No, po drugiej stronie, no. Aha. Takie tam też jakieś, zobacz. Nie no, wezmę też pochodnie do łapy. Oj, jak się wchodzi po drabinie, to się pochodnia wyłącza. Dobra. O, tam mówiłem, zobacz, jakiś pomost, tak no, samo. No, tutaj pomostów jest sporo, nie? Tylko... To co, na górę jeszcze? No to dobra, to każdy niech idzie w swoim kierunku i szukamy żelaza. Wow, jak ciemno. No ale przecież masz pochodnie. No tak, no ale przez chwilę było ciemno. Szukajmy ciemno, żelaza, już. Tu nie ma. Tam też są jakieś konstrukcje, ja pitole. Tu nic nie ma. No tu jest chyba coś, wiesz? Możliwe, że to. Jak ty żeś tam przeskoczył? No, jakoś tak parkurami, nie? Tylko, że tutaj nie ma żadnej platformki. Jak zwykle parkurami, no to normalne, no. Jak on może inaczej przeskoczyć, no? Tu nie ma platformy, a ja nie mam drewna wystarczająco, żeby... Dobra, jestem.
O, Tuchy, żeśmy z góry spadli. Pamiętasz te szpikulce? W jednym z pierwszych odcinków. A to nie ta wyspa. Przecież myśmy na głównej tak skakali. Na głównej? No pewnie, tam przecież na głównej też jest jaskinia. No jak to żelazo wygląda? No ja nie wiem właśnie, jak to żelazo wygląda. A to? Czekaj, to. Nie, to nie jest też nic. To nic, no i co? O, to coś jest, na pewno. Kamień. Aha, no fajnie. Grzyby tu są, jakbyś potrzebował jedzenia. Nie, jedzenie mam pod dostatkiem. Czekaj, tu są jakieś schody do góry. I tutaj jakieś wejście będzie jeszcze, czekaj. Op. No idź szesz tam, no. Dingisie. No i tutaj, kurde, no ja nie wiem po prostu, bo jeszcze ani razu nie widziałem, więc... O, czekaj, a czyżby to mogło być? Dobra, podejdź bliżej. O, kurde, ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, chodź do mnie. Czekaj, dobra, gdzie ty jesteś? O, kurde, gdzie ty jesteś? No wlazłem na górę, no, takie a, były tutaj schody. Jesteś. Dobra, dobra. I tu jest żelazo. Które to? O tutaj, o to. To taka odstająca półka? Tak, no to... O, nie. No tak. Masz? No. Dobra, to jest żelazo, zdobyliśmy. To już mniej więcej wiadomo, jak to wygląda. Kurde, takie szare. No ja wiem, to w ogóle nie wygląda mi na żelazo, nie? Ważne, że daje. Gdzie teraz idziemy? Wow. No, trzeba szukać w takim razie. Już mniej więcej faktycznie wiemy, jak to wygląda. To gdzieś tam można... Ile w ogóle tego żelaza wykopałem? 13. No dupy nie urywa. Tutaj właziłeś po tych? Nie pamiętam, gdzie właziłem, tylko że no tutaj, tutaj to na pewno nie jest żelazo, no bo... Ja już sam nie wiem, jak ono wygląda, tylko pukam w coś tam, co odstaje od ściany, no. O, tutaj nawet mam ten. Piece. Przepalamy od razu? No można. A masz drewno? Nie mam, potrzebuję 3 drewna. W sumie to przydało mi się to 3 no drewna. W kółko przebiegłeś. Nie, wróciłem się do ciebie. Aha. Żebyś mi dał 3 drewna. A 3 drewna mam ci dać? Tak. Mam 13. No to daj 13, to będzie na 2 porcje. Bo 10 drewna jest potrzebne do rozpalenia pieca. No to po co dzielę? Wyrzuć. Masz. A ty wziąłeś ze sobą młotek? Nie. Aha, no to szkoda. No młotek zostawiliśmy. Osiągnięcie górnik ulepszony. Czy tu jeszcze coś mogę znaleźć? Zaraz, troszeczkę nam się rozświetli teraz ta jaskinia chyba też. No, nieco. To jest most już. Dobra, czekaj, zbroje, broń, jedzenie, materiały, brąz, Trzeba byłoby ulepszyć ten piecyk, żeby... Żeby mieć żelazo. Żeby można było robić żelazo. Chyba mam żelazo. Chyba mam kolejną porcję żelaza, tak mi się wydaje. A to na ten taki coś przyczepione nad tobą. No. No i co to? Żelazo? Nie wiem, bo... Nic. To jest nic. Może pójdziemy przez ten, co? Przez most na drugą stronę. Jeszcze nie wiem, gdzie ty jesteś. A, tutaj jest most, dobra. No to chodźmy. Lecimy tam, na Jana. Okej. Co to jest? Chodź tu. Żelazo, dużo żelaza. A, rozbiłeś akurat to, przy którym ja też byłem. No widzisz, tylko że od drugiej strony. Ale tak to się rozpadło, chłopie, no takie wielkie kawały, że nie wiem. No. Dobra. Dobra, ile my mamy tego żelaza już? 21. No ale to jeszcze... O, to też będzie żelazo. No właśnie, zobacz tam, bo... Tylko czy ja tam platforma. Doskoczę? Zjeżdżam, spadłem. O kurde, jestem w ciemnym tyłku. Musisz gdzieś dopłynąć, żeby stać. Fucken, a ja nawet nie wiem, gdzie ja mam płynąć, w którą stronę. Dobrze płyniesz, widzę cię, tam płyń. Tam, gdzie? Tam. No tam, gdzie płyniesz teraz, wzdłuż tej ściany. Ja nic nie widzę, kompletnie. Czekaj, biegnę na most. Widzę cię. Dobrze płyniesz, płyń, wypłyniesz z wyspy, z tej dziupli zaraz, znaczy jest. Kurde z groty! Czekaj. Dobra, widzę cię. Stanąłem na jakimś... No nie rozwalaj tego! Ale to chyba żelazo. No ale to później rozwalisz, jak się odrodzisz ten, ci wytrzymałość.
No, no, tylko jak że... jak pójdziesz pod wodę? Nie. To nie jest żelazo. Ła, dobra, ale żelazo jest tutaj chyba. Teraz je widzę. No właśnie, ale to jest, wiesz, tutaj, nie wiem... O, dobra, tutaj... widzę cię teraz, to trochę mam też łatwiej. Ta, czy tam jest gdzieś miejsce, gdzie ja mogłem stanąć obok ciebie? Ty, no ja stoję na moście, chłopie. Aha, ja wiem, tylko że tam pod mostem. Ty też tego nie widzisz, nie? Nie, no to są takie bardzo strome skały i pionowo w dół. No dobra, to ja próbuję wypłynąć w takim razie. Zobaczymy, czy mi się uda. Czekaj, aha, a na mapie w ogóle w dobrą stronę popłynąłem, czy prościej byłoby mi... Prościej być... Nie, no już teraz jesteś w dobrą stronę. Dobro, dobrze płynę? No tak, no jesteś za połową wyspy, więc na pewno nie... Nie w tą stronę, nie, bo od góry... Dobra, czekaj, dobrze płyniesz. O, czekaj. Dobrze płyniesz, bo od góry wpływaliśmy łódką. No teraz mi się pewnie skończy też również pochodnia i będą jazdy. Dobra. Ciemności egipskie. O kurde, ja jeszcze mam kawał drogi do przepłynięcia. Ja wracam tym mostem. Ale przygoda mi się trafiła. Na drugą stronę i spróbuję jakoś znaleźć tu wyjście stąd, nie? No ewentualnie poczekam tutaj, a ty po mnie przepłyniesz łódką. No tak, tylko że muszę na razie znaleźć sobie też wyjście, a orientacja w takich pomieszczeniach Dżingisowa jest no, nie za ciekawa. Czy tutaj jest... Tak, tutaj jest chyba wyjście. Próbuję znaleźć... A, tu było to wejście, okej. Okay. Po tych schodach. Zaraz tutaj, gdzie to gdzieś biegnę? Dobrze. Chyba dobrze. W ogóle nie wiem, no czy ja dobra. Dobrze idę. Dobra, coś słyszę. To chyba mnie. Skaczącego do wody. Słyszę. O, słyszę, o, słyszę spadłem. Też. Spadłem troszeczkę, nieważne. Chyba jestem na pomoście już tym prowadzącym do wyjścia. A ja nie wiem, gdzie ja jestem. To ty tam stój. W ciemnym tyłku. Powiedz mi tylko, czy w dobrą stronę mam strzałkę na mapie. No w dobrą, znaczy ogólnie jest, w dobrą. Jest, masz, wyszedłem. Znalazłeś, wypłynąłem, no. Tylko zaczynam umierać. Muszę dopłynąć do brzegu. Czy ja zdążę dopłynąć do brzegu? O, to jest pytanie. To jest, czekajcie. Bo zacząłem już obrywać. Wow, no życzymy ci tego z całego serca. Jest. Jest, mam tutaj fragmencik, na którym mogę stanąć. Jest, stoję. Dobra, okej. Padła mi pochodna. No ja zaraz też będę po omacku stąd wychodził, ale chyba uda mi się, dobra. Stoję na sztywnym lądzie. Słuchajcie, jest ciemno, także myślę, że wyjdę z tego miejsca już jak w następnym odcinku, co ty na to? Jest ciemno, dokładnie, ja wyłączam pochodnie, będę czekał, aż się zrobi jasno, żebym mógł po ciebie tam popłynąć, bo... Dobra. Także dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, a w następnym odcinku będziemy ratować Purposa. Pierwszy raz Chingis to będzie robił. To na razie, cześć. Yo!